Siemanko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam was w, no właśnie, w drodze do gwiazd na moim kanale, dawno tego nie słyszeliście. Jest to sezon drugi drogi do gwiazd i pomyślałem sobie, że ta seria podobała wam się dużo, dużo wcześniej, naprawdę podobała wam się bardzo i naprawdę cieszyła mnie ta seria, dlatego zastanowiłem się nad właśnie rozpoczęciem drugiej serii i właśnie sezon drugi rozpoczynamy. Będziemy grać nie napastnikiem, nie będziemy grać środkowym pomocnikiem, nie będziemy grać skrzydłowym, prawym obrońcą, lewym obrońcą, środkowym obrońcą, nie. Będziemy grać bramkarzem, naszym głównym bohaterem tej serii będzie bramkarz. A kim jest ten bramkarz? Zobaczcie sami. Tak jest, moi drodzy, jest to Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, który ma wzrostu 1,96 m, styl akrobatyczny, prawą nogę lepszą, słabszą nogę oceniam na 3 gwiazdki i jedną gwiazdkę sztuczek. To akurat jest mi tutaj niepotrzebne sztuczki, z uwagi na to, że to jest bramkarz. Popatrzmy na jego parady, które ma ocenione na 86 na tej karcie, jest to jego drugi inform, z uwagi na to, że bardzo tak ten zawodnik, bardzo ta karta mnie podjarała. Tak pomyślałem sobie, że powinienem iść w jakimś innym kierunku, aniżeli znowu szukać jakiegoś napastnika, i zakupiłem sobie bramkarza. I tu będziemy też mieli ciekawe właśnie zasady tej serii. Kontynuujmy. Jego łapanie jest ocenione na 82, wykopy na 78, refleks na aż 89, szybkość na 53 i ustawianie się na 80. Zapłaciłem za tę kartę 24 500. Miała ona wcześniej 7 właścicieli i rozegrał nią ktoś 140 meczy. Fajnie, gdyby mi udało się rozegrać tych meczy około tego i żebyśmy wygrali tą pierwszą ligę, ponieważ na tym ma polegać cała seria, która może zakończyć się w dwa sposoby. Pierwszy sposób to możemy dojść do pierwszej ligi i ją wygrać. Drugi sposób to jest ten mniej fajny. Jeżeli zostanę w danej lidze przez 3 sezony, to kończymy serię tak jak było w poprzedniej drodze do gwiazd. Szybko objaśnię teraz, jak będziemy punktować poczynania Donnarummy, jak i całego składu, jak będziemy skład ulepszać, jak to wszystko będzie wyglądać. Ogólnie zaczynamy jak w poprzedniej serii, w poprzednim sezonie, w sezonie pierwszym, od jednego informa i reszta kart to są karty nieświecące. Są to karty wszystkie nieświecące, brązowe nieświecące. I teraz każdego zawodnika mogę wymienić tylko o poziom do góry, czyli z brązowej nieświecącej na brązową świecącą. Potem przechodzimy z brązowej świecącej na srebrną nieświecącą i tak do góry. Jeżeli pozwolą mi na to monety i uda mi się jakoś, to może skończymy drogę do gwiazd z informami w składzie, a może i nawet jakąś legendą, ponieważ jak możecie zauważyć, gram na Xboxie, ale nic nie obiecuję. Jeżeli nie uda się tutaj żadnych informów jeszcze wciść, no to trudno, niestety monety na to mnie nie puszczają, jak na razie na obecną chwilę. Jak będzie to oceniane i ile punktów będziemy potrzebować, żeby wymienić danego zawodnika? Ogółem zawodników ja wymieniam sobie z jakiej pozycji chcę. Z jakiej pozycji chcę i wybieram sobie zawodnika, jakiego sobie chcę. Tak jak było w poprzednim sezonie. Potrzebuję tylko 10 punktów, które mogę zdobyć właśnie przez granie meczy, których Donnarumma będzie główną postacią. Objaśnię szybciutko te zasady. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o Donnarummę. Jeżeli wyjdzie jakiś jego nowy inform, mogę sobie go wymienić albo zostawić ten, lub wymienić bez żadnych punktów. Donnarumma tu jest kompletną kartą, którą mogę sobie wymieniać kiedy chcę i jak chcę. Nie mogę jej wymienić na słabszą, mogę ją wymienić tylko i wyłącznie na lepszą. A co do zmiany zawodników, no to na czynniki punktowe składają się bramka. Jeżeli Donnarumma zdobędzie bramkę, co jest w jego przypadku bardzo, bardzo ciężkie, wręcz mission impossible, wtedy dostajemy 10 punktów, co równoważy się z nowym zawodnikiem oczywiście. Jeżeli Donnarumma zdobędzie asystę, dostaje 5 punktów, ponieważ asysta, myślę, jest dużo łatwiejszym wyczynem, aniżeli bramka. No, bramkę mogę zdobyć z karnego, ale nie muszę. Jeżeli Donnarumma zostanie zawodnikiem meczu, dostaje do naszej klasyfikacji 2 punkty. Jeżeli Donnarumma obroni 5 strzałów w meczu, dostaje 2 punkty. Jeżeli obroni 10, dostaje 4 punkty. Jeżeli zachowa czyste konto w meczu, dostaje 3 punkty. Jeżeli w całym odcinku nie stracimy gola, mamy 10 punktów, za które możemy od razu
wymienić sobie piłkarza. Donnarumma, jeżeli obroni rzut karny, dostajemy 3 punkty. Jeżeli zdobędziemy mistrzostwo ligi, zdobywamy 5 punktów. Jeżeli utrzymamy się w lidze, zdobywamy 3 punkty. Jeżeli spadniemy, 1 punkt. Rage quit, czyli wyłączenie przeciwnika z meczu, równoważy się z 3 punktami. No i oczywiście za zwycięstwo dostajemy 3 punkty, za remis 1. No i porażka to oczywiście punktów 0. Jeżeli Wam się odcinek spodobał i chcecie tę serię już jutro, odcineczek z tej serii pierwszy, no to zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, czy podoba Wam się pomysł na tą serię i jakich chcielibyście piłkarzy zobaczyć w tej serii. Oczywiście zachowując tą zasadę, że mogę z nieświecącej karty na świecącą sobie przechodzić. No i cóż, dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach z Drogi do Gwiazd na moim kanale. Cześć!